bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z hitem kosmetycznym, ale nie jest to żadna nowość. Powiem Wam szczerze, że ja kupiłem ten krem już kilka miesięcy temu i on sobie leżał w szafie. Leżał sobie w szafie, w ogóle jakbym nie miał zamiaru go używać, nie wiem, czekał na lepszy moment, ale jaki lepszy moment, to ja nie wiem, nie mam pojęcia. I tak ostatnio go wyciągnąłem, ponieważ ja rzuciłem już retinol i jestem na kwasach i na początkowych aplikacjach kwasów moja buzia zawsze jest bardziej przesuszona, ale później już się u mnie to normalizuje, już jest wszystko w porządku. Powiem Wam tak, to jest cudo, to jest złoto, to jest hit, to jest największa rewelacja, jaka może być na świecie. Powiem Wam tylko tyle, że jako ten produkt kupowałem na aptece dos.pl. Można go kupić chyba w Hebe online, można go kupić w Superfarmie i właśnie w aptekach. Ale ja go kupowałem, pamiętam doskonale jak byk, jeszcze sprawdzałem to sobie w historii, żeby mieć do filmu dobrą historię. Właśnie kupowałem go na dozie. I ten krem kilka miesięcy sobie leżał, aż mi się ostatnio przydał. Właśnie bardzo mocno mi się przydał, ale o tym zaraz. Na wstępie tego filmu powiem, że ten krem sprawdzi się dla skóry tłustej, trądzikowej, problematycznej pod warunkiem, że jesteście w trakcie intensywnych kuracji złuszczających bądź w trakcie zażywania retinoidów, na przykład doustnych. To wtedy ten krem na noc jako taki regenerator, który odbuduje Waszą barierę lipidową, zrekonstruuje skórę, fajnie się sprawdzi, super się sprawdzi, ale jeżeli nie jesteście w trakcie kuracji doustnej retinoidami, bądź jeżeli nie stosujecie żadnych takich mocno złuszczających kwasów, no to ten krem Wam się nie sprawdzi. Wtedy macie naprawdę wysyp murowany i zapchanie również. Także ten krem w gwoli ścisłości dla skóry tłustej, trądzikowej, problematycznej, tak, ale zdecydowanie tylko i wyłącznie przy kuracji złuszczającej bądź w trakcie zażywania retinoidów doustnych. Normalnie nie. Tak więc, dla kogo ten krem się sprawdzi? Dla skóry naczynkowej, bardzo wrażliwej, histerycznej, z rumieniem, zaczerwienieniem. Dla skóry dojrzałej, suchej, odwodnionej, normalnej, bardzo wrażliwej, z tendencją do alergii. Dla takich skór ten krem się sprawdzi, ale podkreślam, że jest to tylko i wyłącznie krem do nocnej pielęgnacji ze względu na swoją, nie mogę powiedzieć bardzo ciężką formułę, cięższa. Ze względu na cięższą formułę, ale nie bardzo, bardzo ciężką. Jest to formuła wnikalno-okluzyjna, czyli większość substancji aktywnych wnika nam w głąb skóry, ale pozostaje również warstwa okluzyjna. Czyli mamy tutaj i okluzję, i działanie głębsze. Ten hit kosmetyczny kosztuje do 30 zł. Jest to produkt praktycznie bezzapachowy. Ja tam wyczuwam delikatne nuty tylko i wyłącznie surowców kosmetycznych. Nie czuję tam zapachu perfumowanych różnych związków, tylko składników kosmetycznych można powiedzieć, że się czuje ten zapach. I ten krem, jak on nawilża, jak on regeneruje BHL, jak on łagodzi skutki działania kwasów bądź retinolu, jak on fajnie odbudowuje BHL, jak on fajnie rekonstruuje skórę. Skóra rano jest taka żywsza, rozświetlona, rozpromieniona, taka gładziusieńka. Po prostu ja się chcę dotykać. Także ja jestem lekko zaczerwieniony, bo ja robiłem sobie kwasy. Także no to jest u mnie normalne, że teraz jestem po prostu czerwony, bo zrobiłem sobie kwas ten Advanced Therapy z Bielendy. Ja nie mam skóry problematycznej, ale kwas pirogronowy również działa silnie przeciwstarzeniowo, regenerująco i on mi się mega sprawdza. Także ja mam prawo być teraz lekko zaczerwieniony, ale to za kilka godzin minie. Powiem Wam, ten krem jest miazgą. I jak najbardziej ten krem otrzymuje moją rekomendację i tym kremem jest Ziajamet siemielniane. Jest to kuracja po zabiegach medycyny estetycznej i wysuszających skórę. Krem do twarzy ultra odżywczy. Skóra łuszcząca się i skłonna do alergii. Kartonik wygląda tak, a tubka wygląda tak. I co nam mówi tu ziaja? Ultra odżywczy, bezzapachowy, czyli perfum nie stosowali. To są zapachy surowców. Krem do twarzy na dzień i na noc. No ja na dzień sobie nie wyobrażam go teraz przy takiej porze, zwłaszcza letniej, więc na zimę może na dzień jako okluzja to tak. Oparty na certyfikowanym hydrolizacie siemienia lnianego, bogatego w aktywne peptydy, glikany i polisacharydy, ma esencjonalną konsystencję, efekty działania potwierdzone badaniami dermatologicznymi na skórze problematycznej, łuszczącej się.
Kluczowe certyfikowane składniki w jednym produkcie. Hydrolizat siemienia lnianego, fitosterole z owocu granatu, roślinna gliceryna, olej żużoba, olej canola. Efekty med, bo to jest ziaja med, więc oni już nie piszą jak na normalnej ziaji efekty, tylko tu są efekty med. Taką nową czcionkę zrobili. Zmiękcza i uelastycznia skórę, redukuje suchość naskórka, wzmacnia barierę naskórkową, utrzymuje wysoki poziom nawilżenia do 24 godzin, może być stosowany jako maseczka. No jako maseczka bym nie powiedział, bo tego się nie da zmyć. Bo to jest bardzo takie właśnie cięższe, nie da się tego zmyć. Za Chiny ludowe tego się wodą nie da zmyć z twarzy. Więc od razu jakbyście mieli to zmywać, to od razu na rękę piankę bądź żel, żeby to zemulgować i dopiero zmyć. Łagodzi i redukuje skutki kuracji wysuszających skórę po 7 dniach stosowania. Czyli mają badania, że po 7 dniach jest zaobserwowana poprawa w stanie skóry, w stanie bariery lipidowej w trakcie właśnie takich kuracji intensywnych. Jeżeli chodzi nam o pełny skład produktu, w składzie mamy wodę, mamy substancję okluzyjną, która właśnie zabezpiecza nam wszystkie substancje czynne, które do skóry wejdą i będzie chroniło to oczywiście przed transpidermalną utratą wody. Później mamy olej canola, mamy glicerynę humektant, który nawadnia skórę. Mamy olej słonecznikowy, który odbudowuje barierę lipidową. Jest takim olejem, można powiedzieć, obojętnym, ale on bardzo fajnie odbudowuje właśnie barierę lipidową. Nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, olej żożoba. Tutaj właśnie mamy te sterole z granatu, które właśnie odbudowują barierę lipidową. W badaniach klinicznych zaobserwowano zmniejszenie nadreaktywności skóry o 45%, wyciszenie rumienia w przypadku właśnie skóry naczynkowej o 15%, intensywne nawilżenie o około 70%. Także jak najbardziej te sterole z granatu są takim, no można powiedzieć, troszeczkę innowacyjnym składnikiem w dziedzinie kosmetologii, aczkolwiek jest to składnik aktywny. To nie jest składnik powierzchowny, to jest składnik aktywny. Czyli on aktywnie i tutaj długoterminowo działa na naszą skórę. Później mamy oczywiście nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, emolienty. I teraz mamy właśnie hydrolizowany ekstrakt właśnie z siemia lnianego. Siemię lniane jest cudownym składnikiem wyciszającym, zwłaszcza dla atopików, dla skór wrażliwych, dla skór naczynkowych, dla skór nadreaktywnych, dla skór histerycznych. On bardzo silnie odbudowuje barierę lipidową, bardzo silnie rekonstruuje barierę lipidową, działa silnie przeciwzmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i fibroblastów, bardzo silnie naprawia zniszczenia w skórze, zwłaszcza po złej pielęgnacji, na przykład z alkoholem, mikroplastikami, tetrasodium, etta, trisodium, te innymi ścierbami, także on genialnie będzie odbudowywał barierę lipidową. Fantastycznie. Później mamy tokoferyl acetate, czyli nic innego jak naszą cudowną witaminę młodości, czyli witaminę E. W pełni bezpieczny składnik, ponieważ w internetach krążą mity takie, że aż się w głowie nie mieści. Tokoferyl acetate jest jak najbardziej w pełni bezpiecznym, dobrze przebadanym składnikiem. Jest to witamina E, która wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzmarszczkowe, stymulujące syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego. Jest to antyoksydant, który chroni naszą skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Bardzo silnie rewitalizuje komórki skóry, bardzo silnie mobilizuje komórki skóry do regeneracji, do odnowy, do przebudowy. Wzmacnia również kuracje złuszczające, bądź które mogą potencjalnie drażnić naszą skórę, ponieważ witamina E bardzo silnie łagodzi skórę, wzmacnia naczynka, jest takim wychwytaczem wolnych rodników i po prostu je wykurza bezwzględnie, bezlitośnie. Temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Dodatkowo silnie uelastycznia skórę i poprawia jej komfort, elastyczność i poziom nawilżenia i wygładzenia. I później mamy nośnik przenikania substancji czynnych, zagęstnik i regulator pH. I ten krem, ten O, może być śmiało stosowany przy tripeptydzie miedziowym. Może być stosowany z tripeptydami miedziowymi, ponieważ nie mamy tutaj etta. A pamiętajcie, że tylko jeden jest dobry chelator, disodium etta. Disodium etta jest to bezpieczny, dobry chelator, a tetrasodium i trisodium etta to już do śmieci, bo to są kancerogeny, mutageny i teratogennie działające substancje, które niszczą barierę lipidową. Ale disodium etta jest ok, ale tutaj nie mamy etta. W ogóle disodium. Mamy kwas cytrynowy, który nie chelatuje tripeptydu miedziowego. Niech te
osoby, co szerzą te bzdury, niech lepiej skończą szerzyć te bzdury. Ponieważ ja jestem producentem kosmetyków, mam specyfikację surowca, jakim jest tripeptyd miedziowy, mam na to badania, jak najbardziej może być stosowany z kwasem cytrynowym w niewielkim stężeniu. Więc niech te bzdury po prostu już przestaną krążyć po internecie, że citric acid nie może być stosowany z tripeptydem miedziowym. Bzdura jedna wielka. Dobrze, że mikroplastiki i inne ścierwa mogą być używane, no to wtedy jest cudownie, nie? Okej, okay. Ten krem może być przy tripeptydzie miedziowym jak najbardziej. Jak najbardziej może być jako taka okluzja, domknięcie pielęgnacji z tripeptydem miedziowym. Ja Wam pokażę konsystencję tego kremu. Tutaj się wydaje taka pozornie rzadka, nie? Jak się wyciska, że to nie jest takie ciężkie, gęste, ale zobaczcie. Widać już ten opór przy rozsmarowaniu. On momentalnie się rozsmarowuje, nie ma problemu. O. I widzicie? Jest błysk, bo to jest taki krem okluzyjny. Jest taki lekki błysk. I ale od razu efekt jest cudowny. Jedwabistość, gładkość. I ten zapach surowców to jest zapach siemia lnianego. Normalnie jakbyście siemię lniane rozrobili z wodą jako glutek. No, to jest siemię lniane. No, bez kitu, cud bajeczka. Naprawdę świetny krem. Naprawdę świetny krem. Hit za grosze. To jest świetny, świetny krem. Nie wszystkie produkty z serii siemię lniane od Ziai mają dobre składy. Nie wszystkie. Niestety, bardzo mi przykro. Ale ten krem to jest hit kosmetyczny, który ze szczerego serca rekomenduję każdej osobie, która chce wyciszyć skórę, odbudować barierę lipidową, zregenerować skórę, zadziałać przeciwzmarszczkowo, ale kocha bogate konsystencje. W gwoli ścisłości ten krem można aplikować pod oczy. Nie ma żadnego problemu. Można go aplikować pod oczka i powiem Wam, że na początku jego w ogóle nie stosowałem pod oczy, bo wiadomo, swoje kremy itd., itd. Ale kiedyś, ostatnio robiłem pielęgnację wieczorną i gadałem przez telefon, nie? Z moją załogą gadałem sobie przez telefon i zagadałem się, wiecie, gadu i nakładam i nałożyłem tą jajkę pod oczy, bo się zagadałem. I mówię, dobra, odpuszczam krem pod oczy, jeżeli będę czuł za 2 godziny, że na skórze wokół oczu coś mnie ściąga, no to doklepię swojego kremu pod oczy, nie? Nic mnie nie ściągało. A rano ta skóra wokół oczu, jak ona ślicznie wyglądała. Ona była tak odświeżona, tak wygładzona, odżywiona, widać było, że dostała takiego kopniaka, że to się w głowie nie mieści. Także polecam. Polecam Ziaja siemię lniane, kuracja po zabiegach medycyny estetycznej i wysuszających skórę, krem do twarzy ultra odżywczy. Polecam. Także jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, uśmiechu, dużo zdrówka, szczęścia i uśmiechu na buzi. Dziękuję ze szczerego serca za to, że jesteście. Buźka wielka. Do zobaczenia. Kocham Was.